Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka oraz Chorzowskie Centrum Kultury z okazji Dnia Dziecka przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne Chochlik w krainie bajek i baśni. Nasza młodzież ze Słowaka jest cudna. To jest kapitalna młodzież. Wystarczy dać pomysł, jest kreatywność, inicjatywa, pomysły, bo nie wszystko jest naszym pomysłem. Młodzież dodaje coś takiego ciekawego, a poza tym bardzo szanuje tych, którzy przychodzą na przedstawienie, czyli tych milusińskich. To są nasi najsurowsi krytycy, a zarazem najwdzięczniejsi odbiorcy i widzowie. To już nie pierwszy raz młodzież chce się też podzielić swoimi talentami. Przez cały rok dzielą się tym, co potrafią, także udzielają korepetycji dla dzieciaków, a z okazji Dnia Dziecka chcą też tym talentem aktorskim się podzielić i swoją radością, bo to też jest tak spontaniczna radość, dzieciom się udziela, albo bardziej młodzieży od dzieci się udziela. Oni muszą tak zagrać, żeby te dzieci się cieszyły, że dzisiaj mają swoje święto, że mają taki wspaniały spektakl. Także trochę grają na żywo, na scenie, ale wszystko jest dopięte, także myślę, że już nam się to wszystko uda. Cieszę się, że ten żywioł i to zaangażowanie widać już od tejże właśnie klasy. Mają po 13-14 lat i to dobrze świadczy o tym, że już teraz jak chcą po prostu coś zrobić więcej niż tylko po prostu przyjść do szkoły. Spektakl honorowym patronatem objął prezydent miasta Chorzów Andrzej Kotala.